Panie Jezu, powierzamy ten czas, tego słowa Tobie, Duchu Święty. Mów do nas przez to słowo. Pobudzaj nas do działania, Panie, do wykonywania, do posłuszeństwa Tobie, Panie Jezu, abyś Ty był uwielbiony i wywyższony. Amen. Witajcie, kochani. Pewnie jesteście już troszeczkę zmęczeni tym dniem, troszeczkę znużeni. Ale chciałbym podzielić się czymś bardzo ważnym, czymś, co Duch Święty ostatnim czasem bardzo wyraźnie przemawia do mnie. Dlatego tak jak modliliśmy się tutaj przed chwilą o ten czas, wierzę, że nadchodzi czas przełomu i że ten czas jest według Bożego serca. Bóg chce tego. I kiedy modlę się na porannej modlitwie, zawsze pytam Pana Boga, pytam: Boże, na co mam zwrócić uwagę, na co my mamy zwrócić uwagę jako Twój Kościół, jako dzieci Twoje w tym czasie, kiedy trwamy w tym poście, kiedy trwamy w modlitwie. Jest tak wiele rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, na co Duch Święty zwraca mi uwagę. I kolejnym takim tematem, gdzie porusza moje serce, jest posłuszeństwo. Jest właśnie posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego Słowu. I wierzę, że kiedy my staniemy w Bożym Słowie, kiedy będziemy posłuszni Jego woli, wtedy nasze życie, nasze okoliczności i to wszystko, co jest wokół nas, zacznie się przemieniać. Dlatego, że kiedy Jego wola będzie się wypełniać, dopiero wtedy może się wypełniać, kiedy my będziemy jej posłuszni. Nie może się nic stać według mojej woli, według naszej woli. Nawet jeżeli coś uzgodnimy, ale to nie jest według Bożej woli, nic się nie stanie. To nie będzie miało mocy. Dlatego tym bardziej musimy szukać Jego woli i być posłuszni Jego Słowu. I kiedy rozmyślałem nad tematem posłuszeństwa, można powiedzieć, że tyczy się on całej historii ludzkości. Dlatego, że już od początku, kiedy spojrzymy na ogród Eden, tam możemy zobaczyć już efekt pierwszego nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa względem Bożej woli, dlatego że Boża wola była wyrażona. Jest napisane w Bożym Słowie, co było Jego wolą względem ludzi, względem nas, jak to Bóg wszystko uczynił, co było dobre, jak to wszystko miało wyglądać, ale co się stało wtedy, kiedy pojawiło się nieposłuszeństwo. Ewa, wiemy o tym, że została zwiedziona, okłamana, oszukana przez szatana, ale to, co czytamy o Adamie, to, że on okazał nieposłuszeństwo. Dlatego, że wiedział, jaka jest Boża wola, jakie jest Boże Słowo i Bóg pewną rzecz zakazał. I w Rzymian, w 5 rozdziale, 19 wierszu czytamy: bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. I tu jest wspaniały fragment. I dziękuję Bogu zawsze, kiedy się modlę za Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że tylko dzięki Panu Jezusowi mogła zostać wypełniona wola Ojca względem Bożego stworzenia, względem nas. To wszystko, co tam zostało utracone, co zostało zniszczone przez właśnie nieposłuszeństwo, przez Jezusa Chrystusa, mamy nadzieję, mamy wiarę w to, że dostąpimy usprawiedliwienia. I jak idziemy dalej przez Boże Słowo, to już kolejne pokolenie, Kain, również bardzo dobrze nam znany ten fragment z Bożego Słowa, możemy zauważyć, ta historia jest dosyć ciekawa też, dlatego że Abel i Kain składają ofiarę Bogu. Jak się nad tym zastanawiam, jak pewnie może też rozmyślaliście nad tym fragmentem, jest to dosyć ciekawe, dlatego że oni coś czynią, ale jedna tylko ofiara jest przyjęta przez Boga, a druga nie. I niektórzy bibliści twierdzą, że Adam przekazał to, co się wydarzyło razem z Ewą
w raju. To, jak uczynili sobie odzienie z liści, ale też to, co uczynił Bóg, że zostało zabite zwierzę i to, że ta skóra z tego zwierzęcia posłużyła jako odzienie, żeby zasłonić ten grzech. Została złożona w pewien sposób taka ofiara zastępcza, można w ten sposób powiedzieć. Tak to tłumaczą pewni bibliści. I tym tokiem rozumowania oni jakby wiedzieli, to nie jest tak, że Kain nie wiedział, jaką ofiarę złożyć Bogu, co jest Bogu miłe, co jedynie może być przyjęte przez Boga. I Abel taką ofiarę złożył Bogu. Ale tutaj widzimy postawę Kaina, który tak jakby własną ofiarę chciał złożyć Bogu, przypodobać się w pewien sposób. I tak na ludzki rozum można powiedzieć, no, czy to było coś w tym złego, że złożył z najlepszych plonów przecież, dał Bogu najlepsze, co miał, to nad czym pracował, to nad czym się tak pocił, dlatego że ta ziemia została przeklęta i on musiał uprawiać tą ziemię, żeby cokolwiek, jakiś plon otrzymać z niej. I można powiedzieć, przecież złożył to, co najlepsze. I często może być tak w naszym życiu, że chcemy przynieść Bogu to, co najlepsze tak naprawdę, ale to nie jest Boża wola. To nie jest to, co Bóg chce. Dlatego, że Bóg wyraża się w swoim słowie bardzo jasno. I On chce, abyśmy byli Mu po prostu posłuszni. Posłuszni. I ta ofiara Adama została przyjęta, bo był posłuszny. Bo był posłuszny Bożej woli. Bóg tak chciał, aby taka ofiara była złożona. Kain uczynił inaczej. Ale Bóg jest tak dobry i łaskawy, że przyszedł do Kaina wtedy, kiedy on był pogniewany. I czytamy to w 1 Mojżeszowej, 4 rozdziale, 6-7 wiersz, który pewnie bardzo dobrze znacie. Już dzieci ze szkółek też znają ten fragment. I przyszedł Pan i rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Gdybyś czynił dobrze. I ten fragment, który jest również bardzo ważny, to, że jeżeli wychodzimy spod Bożej woli, jeżeli nie słuchamy Go, nie okazujemy posłuszeństwa, to jest to uchylenie tych drzwi na działanie złych mocy, na działanie diabła, szatana w naszym życiu. Sami dajemy mu dostęp poprzez własne nieposłuszeństwo. Dajemy mu dostęp do naszego życia. Ale co Bóg jeszcze mówi w tym fragmencie? Że On kusi. On chce wywrzeć jakiś wpływ, przeciągnąć na swoją stronę. Ale co mówi Bóg? Ale ja masz nad tym panować. Czyli nie jesteśmy skazani na porażkę. Nie jesteśmy od góry skazani na porażkę, na to, że nie mamy siły, nie mamy mocy na to, aby panować nad tym kuszeniem. I jakbyśmy przemierzali Boże Słowo, to można powiedzieć do każdego bohatera, który jest tam wymieniony w Bożym Słowie, można powiedzieć bardzo krótko, nawet w tej tematyce, czy jego życie, czy jego postawa, czy on sam po prostu był posłuszny Bożemu Słowu, czy nie. Nawet Mojżesz, który był tak bardzo pokorny, czytamy, że też okazał się w pewnym momencie nieposłuszny temu, co Pan Bóg do niego powiedział. Znacie ten fragment, nie mam go tutaj wymienionego, ale przyszedł mi po prostu na myśl, kiedy miał ogłosić, żeby z tej skały wytrysnęła woda. Ale Mojżesz nie posłuchał Pana Boga i on uczynił coś według własnej woli. On użył laski. To nie było Bożą wolą. Nie tak to miało być. W niejaki sposób okradł Boga z chwały, z objawienia Jego mocy.
Jest to ciężki fragment dla nas, dlatego że widzimy, że konsekwencją tej jednej chwili, tego momentu było to, że nie wszedł z ludem do ziemi obiecanej. Ten, który wstawiał się za całym ludem, aby go Bóg oszczędził, nie wytracił, widzimy, że poprzez nieposłuszeństwo musiał ponieść konsekwencje. I dlatego to jest tak ważne dla nas, dla mnie, dla Kościoła, do tego, abyśmy się odnieśli do tej kwestii w naszym życiu. Czy ja jestem posłuszny Bogu w moim życiu? Czy jestem posłuszny? Czy wypełniam Bożą wolę? Na przykładzie Jerycha możemy zobaczyć, że poprzez nieposłuszeństwo jednej osoby konsekwencje padły również na innych. Dlatego tym bardziej to nie jest tak, że tylko ja poniosę pewne konsekwencje mojego nieposłuszeństwa. To, że zlekceważę to, co Bóg mówi do mnie, to, co Bóg mówi do nas. Ale to odbije się na mojej rodzinie, na Bożym zgromadzeniu, gdzie jestem. Dlatego, że Bóg nie może przeze mnie działać, nie może przez nas działać wtedy, kiedy my jesteśmy nieposłuszni i Go nie słuchamy. On nie może zostawić tego, nie może być obojętny. Chociaż Jego wola jest inna, On chce błogosławić. On chce nas wprowadzić. On chce to wszystko dać. Ale po naszej stronie musi być posłuszeństwo. Po mojej stronie musi być absolutne posłuszeństwo. I ten znamienity przykład kolejny Saula, który również okazał nieposłuszeństwo. Również można to przyrównać do Kościoła. On był odpowiedzialny za cały lud. On miał go prowadzić. On miał być wyrocznią. On dostał słowo bardzo jasne od Boga, co ma uczynić i jak ma to uczynić. I przyszedł do niego Samuel. I odpowiedział, czytamy to w 1 Samuelowej, 15 rozdziale, 22, 23 wiersz. One są tak znane nam, ale przeczytam je. Samuel odpowiedział, czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo i w tym nowym przekładzie jest napisane bunt w miejsce tego nieposłuszeństwa. Gdyż bunt, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. A krnąbrność i w tym nowym przekładzie jest upór, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. I tam dalej prorok mówi, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą. I nie będziesz królem. Znamy ten fragment. I widzimy, że tutaj, jeżeli okażemy nieposłuszeństwo, możemy robić coś dobrze, dużo dobrych rzeczy, pójść i zwyciężać w pewnym obszarze, ale jeżeli okażemy nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, to widzimy, jak to się skończyło w życiu Saula. On otworzył furtkę. On otworzył drzwi. Tak jak Kain. U drzwi czyhał grzech, kusił go. On nad tym nie zapanował. I tak jak możemy czytać o Saulu, że on był, można powiedzieć, był pokorny. Miał uniżoną postawę. Nie wywyższał się, kiedy obwołano go królem. On uważał, że jest niegodny tego. Widzimy, jak jego życie zaczęło się zmieniać, jak zmieniło się, kiedy przestał słuchać Boga, kiedy otworzył drzwi na działanie szatana. Wiemy, co się z nim stało, co zaczęło się z nim dziać. Zły duch zaczął go prześladować, zaczął go dręczyć. Był nieposłuszny. Dlatego chcę patrzeć zawsze na Jezusa Chrystusa, na naszego Pana i Zbawiciela.
w każdej kwestii, w każdej takiej ważnej kwestii odnoszących się do naszego życia, zawsze chcę spoglądać na Jezusa Chrystusa i porównywać Jego postawę do siebie, do nas. I Jezus Chrystus, o czym czytamy w Bożym Słowie, jest dla nas największym wzorem posłuszeństwa i oddaniu się Ojcu. Czytamy w Hebrajczykach, w liście do Hebrajczyków, 5:8-9. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Ciekawe stwierdzenie. To mi daje do myślenia ten fragment, że my tego posłuszeństwa w naszym życiu musimy się uczyć. Musimy dążyć. Musimy trwać w społeczności, tak jak Jezus. Dochodzić do tego stanu. To nie jest tak, że ja się pomodlę i nagle stanę się posłuszny. Absolutnie. Tak stąpi to nagle z dnia na dzień. I będę już doskonały. To jest proces. To jest proces. Chciałbym tak jak nasz mistrz, jak Jezus Chrystus, móc również powiedzieć w Ewangelii Jana są takie słowa, które wypowiada Jezus w 14:30. Kiedy On żegna się ze swoimi uczniami, wie, że przychodzi ten czas złożenia ofiary. Mówi takie słowa. Nie będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata jest już bowiem w drodze. We mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. Chciałbym tak w moim życiu, w autorytecie powiedzieć, stwierdzić, że nie ma on we mnie nic. Nic, na co mógłby się powołać. Nie ma nic, co by nas mogło łączyć. Do takiego stanu dzięki Duchowi Świętemu powinniśmy dojść. Kiedy będziemy brać swój krzyż, umierać każdego dnia dla własnej woli i okazywać posłuszeństwo względem Ojca. Posłuszeństwo jest też owocem naszej miłości względem Boga. Jezus mówi w tej samej Ewangelii, troszeczkę wcześniej, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I dalej, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To jest bardzo ważne, ten krok. Musimy umiłować Boga. Dlatego, że nie powinniśmy tego czynić, dlatego, że Bóg tak nakazał, ale czynić to z miłości. To, co On chce. Dlatego, że Duch Święty będzie dany tylko tym, którzy są posłuszni Bogu. Nie inaczej. O tym też czytamy w Biblii, która mówi w Dziejach Apostolskich, 5:32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Jest też taki fragment w liście do Rzymian, 6:16. Czy nie wiecie, że jeżeli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Chcę podać kilka tych fragmentów odnośnie posłuszeństwa, żebyśmy mogli się dowiedzieć,
jaki to ma wielki wpływ, żebyśmy mogli się odnieść do naszego życia i do Bożego Słowa. Nie można być po prostu bardziej lub mniej posłusznym. Nie można dwóm Panom służyć. Nie można być w pewnym momencie albo w pewnej sferze swojego życia posłusznym, a w innej nie. W jednej gorliwym, dlatego, że to otwiera furtkę do tego, aby szatan mógł przyjść i nas skusić i nękać. To jest bardzo ważne. W 2 Koryntian czytamy w 10 rozdziale od 4 do 6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego posłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. W tym fragmencie apostoł stwierdza tam pod koniec, że on jest gotów to cały czas czynić, aż do czasu, aż dojdą do tego całkowitego posłuszeństwa. Jak wspominaliśmy, Saula, który okazał się nieposłuszny, który nie okazał skruchy, tak chciałbym być tak jak Dawid względem Boga, który był mężem według Bożego serca. I czym właśnie różnił się Dawid od Saula, to wiemy o tym, że on okazał skruchę, kiedy okazał się nieposłuszny właśnie względem Bożego Słowa. I Dawid w Psalmie 139 pisze takie słowa w 23-24 wierszu. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. W tym nowym tłumaczeniu ten 24 wiersz jest przetłumaczony i zobacz, czy we mnie nie ma czegoś, co cię rani. Tak ważne jest to, abyśmy poddawali swoje serce pod Boży osąd, pod Boże doświadczenie, aby sprawdził to. Abyśmy nie szli w własnej mądrości, czy zdolnościach, czy tego, jak nam się wydaje, że tak powinno być, bo tak trzeba robić. I wielu chrześcijan robi dobre rzeczy w Kościele. Otwiera nowe służby. Poświęca się im. Ale jest ważne, aby zawsze zapytać się Boga o to, czy taka jest Jego wola. W Hebrajczykach, jeszcze przeczytam tylko takie trzy fragmenty odnośnie posłuszeństwa i będziemy zakończać. Odnośnie posłuszeństwa ważne jest też to, jak Bóg ustosunkowuje się do tego, jak my dochodzimy, jak On to czyni, że możemy w ogóle dojść do takiego stanu posłuszeństwa. To nie jest tak, że potkniesz się i Bóg cię już skreśla i się nie nadajesz. Jesteś do niczego. W Hebrajczykach 12 rozdział od 7 do 11 możecie sobie zapisać, ale tylko chcę się odnieść do tego, że tam jest napisane trwajcie w karności. To tutaj zwrócenie uwagi na to, że ten fragment końcowy, wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Po prostu jeżeli jestem nieposłuszny Bożemu Słowu, ten fragment mówi o tym, to Bóg nas wychowuje jak ojciec, jak dobry ojciec. I On nie pozostaje obojętny temu. Dlatego, że jeżeli by został obojętny temu, to poszlibyśmy na zatracenie. W zatwardziałości swojego serca,
Nasz stan by się tylko pogłębiał, nasze odstępstwo. Ale kiedy dzieje się coś nie tak, kiedy okazujemy Bogu nieposłuszeństwo w pewnych kwestiach w naszym życiu, to Bóg chce dokonać pewnej korekty. I może być tak, że jesteśmy karceni, aby zwrócić naszą uwagę, abyśmy się na chwilę zatrzymali i zapytali Boga: Boże, czemu tak jest? Co się dzieje? Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Ten psalm Dawida. Ten fragment jest cudowny. On wtedy powinniśmy zastanowić się. Względem posłuszeństwa też jest ciekawy fragment odnośnie chociażby nawet naszego zdrowia, bo Biblia do tego też się odnosi. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. Jest to bardzo ciekawy fragment. Odnośnie uzdrowienia, zdrowia. Wiem, że Bożą wolą jest to, żebyśmy byli zdrowi. Amen? To jest Bożą wolą. I widzimy w Bożym Słowie wiele z takich przypadków, gdzie ktoś, jeżeli okazywał nieposłuszeństwo, jednym z efektów tego była utrata zdrowia. Nie chcę teraz tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka, dlatego ja w tej tematyce tutaj nie czuję się żadnym autorytetem, bo możemy czytać o tym, który był sparaliżowany, który siedział przed świątynią 40 lat. Miał, no nie? I tam nie można mówić o jakimś grzechu, dlatego że sam Jezus to stwierdza, zapytany przez swoich uczniów. Nie, to był niewidomy, bo chyba pomyliłem. Przepraszam. Niewidomy. Chociaż odnośnie tego sparaliżowanego też jest ciekawa rzecz, dlatego że Jezus chodził też do tej świątyni. Prawda? Też mógł go zauważyć, ale czemu go nie uzdrowił? Dlatego kwestia uzdrowienia nie jest dla mnie tutaj mocną stroną, nie chcę się nad nią wypowiadać, ale chciałbym tylko zwrócić pewną uwagę, że jeżeli jesteśmy nieposłuszni Bogu, to również może się odbić w ten sposób. Dlatego, że szatan ma wtedy dostęp. Otwieramy tą furtkę, o której żeśmy mówili na początku. Ale na jeszcze jedną kwestię chcę zwrócić odnośnie posłuszeństwa uwagę. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł pisze takie rzeczy odnośnie czasów ostatecznych, że a wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą bowiem, i są wymieniani ci ludzie, samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniercy i nieposłuszni rodzicom. Nieposłuszni rodzicom. Rodzicom. Czemu po prostu nieposłuszni? No, można powiedzieć, no napisał nieposłuszni rodzicom, ale jest to ważne. Uważam, że jest to bardzo ważne. Dlatego, że w Efezjan czytamy taki fragment w 6 rozdziale od 1 do 3. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Szatan zrobi wszystko i będzie robił wszystko, abyśmy nie otrzymywali Bożych błogosławieństw w naszym życiu. On zrobi wszystko, aby stanąć na tej drodze. I on nie chce, abyśmy my byli posłuszni rodzicom, tak jak Bóg nakazał, bo wie, że to jest Boża wola względem każdego z nas. I w tak, można powiedzieć, drobnej, chociaż ona nie jest drobna, ale tak można powiedzieć, drobnej kwestii naszego życia sami możemy ograbiać się z Bożego błogosławieństwa. Jest bardzo wiele takich fragmentów i bardzo wiele elementów, z których się składa to posłuszeństwo
Dlatego, że w wielu sferach mamy okazywać to posłuszeństwo odnośnie Bożego Słowa i tego, co Bóg do nas mówi. Chciałem tylko zwrócić uwagę na takich kilka tutaj ważnych fragmentów, elementów, do tego, abym na nowo zastanowił się, abym, tak jak mówi ten psalm 139, mógł modlić się: Boże, zbadaj, czy może w tej, czy może w tamtej kwestii coś nie domaga, coś jest nie tak. Abym nie otwierał tej furtki na działanie, nie ograbiał się z błogosławieństwa, ale abym mógł być tym, przez, tak jak Jezus Chrystus, przez którego wychodzi błogosławieństwo i mógł powiedzieć, że nie ma we mnie nic zły, który, co mogłoby mnie łączyć z tym. Dlatego jeżeli chcemy oglądać rzeczy takie jak przebudzenie w naszych zborach, w naszych regionach, wierzę, że musimy odrobić lekcję względem posłuszeństwa w naszym życiu. I w wspólnej modlitwie chciałbym, abyśmy przyszli do naszego Pana i poprosili Ducha Świętego, aby w tej kwestii nas, nasze serce oddać Mu do tego, aby mógł zbadać je. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty posyłasz swoje słowo do Kościoła, posyłasz do nas, do mnie. Tak Ci dziękuję za to, że Ty chcesz błogosławić, że Twoje słowo zawiera tak wiele błogosławieństw. Panie, Ty uczyniłeś wszystko z Twojej strony, dałeś swojego Syna, dałeś nam zbawienie. Przez Twojego Syna, przez śmierć na krzyżu mamy dostęp do tak wielkich obietnic, do zdrowia, Panie. Tak proszę Cię, abyśmy byli posłuszni w naszym życiu. Abyśmy nie lekceważyli Ciebie, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz i pokazujesz pewne sfery w naszym życiu, gdzie nie okazujemy tego posłuszeństwa względem Twojego Słowa, względem Twojej woli, Panie. Tak proszę Cię, abyśmy odrobili tą lekcję w naszym życiu, lekcję posłuszeństwa. Dziękuję za to, że Ty jesteś dobrym nauczycielem, że jesteś cierpliwy, że jesteś łaskawy, że Ty nas kochasz i Ty nas wychowujesz, Ty nas karcisz, kiedy trzeba, przez to, aby nam pokazać te rzeczy, które się Tobie jeszcze nie podobają. Panie, my chcemy podobać się Tobie. Tak pragniemy, abyś Ty był w pełni w naszym życiu, abyś Ty się poruszał pośród nas, pośród Twojego zgromadzenia, Twojego ludu. Nie chcemy, aby cokolwiek było na przeszkodzie, cokolwiek, co by nas łączyło ze złem. Oczyszczaj, Panie, oczyszczaj nas. Badaj nasze serca. Chcemy je poddawać pod Twoje słowo. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen.